Witam wszystkich. Dziś trochę o melonach. Mam parę odmian, które w tym roku wysieję. Mam nadzieję, że będzie rok przychylny. Ogólny dla ogrodnictwa, rolnictwa. Teraz Wam pokażę kilka odmian, które w tym roku wysieję meloniki. Jakie to będą dokładnie. Ostatnio był film o arbuzach, a teraz melony. Na pierwszym planie widzicie melon. Jeden z moich ulubionych. To jest włoska odmiana Giallo. Jest to owoc dosyć późny, do kilo, kilo 20, do 1,5 maksymalnie, jeśli chodzi o wagę. Ale jest ok. Podobny trochę do miodowego. Następna odmiana to jest melon Malaga F1. F1 oznacza, że z tych nasionek, które urośnie nam jakiś owoc, po prostu no nie wiem, kiełkują nam, albo będzie po prostu owoc inny. Także tylko oryginalne nasionka. Kolejne odmiany, bo to już jest miks odmian przeróżnych. Jak widzicie na zdjęciu, jest tu chyba 3, 4, 5. Około 5 odmian. Także fajna kolekcja. Kolekcja, najważniejsze, żeby smakowały. Tu jest emirek F1 z taką siateczką na skórce, widzicie, czerwony, pomarańczowy miąższ. Kolejny melon Junior F1, troszkę podobny do tego poprzedniego, taka siateczka drobna, ale inny wzorek, całkiem inny. O, to był poprzedni. Ta odmiana jest dosyć wcześna, jeden z najwcześniejszych, odporna na łączniaka, no i plenna. To jest ten juniorek. Kolejny melonik, nowa odmiana, Fromacia. Tu mamy jeszcze meloniki ze zbiorów. Jeden to jest melon Dino, drugi Pierde Sapo. Tu jeszcze mamy jeszcze inne odmiany. Ukraiński, chorwacki. Obok jest jeszcze jeden, też chorwacka odmiana. Pod spodem z Francji jest melon jabłkowy, można powiedzieć. Tu jeszcze kolejny, chorwacka odmiana. Obok kolejny ukraińska, bananowy, prosto z Włoch. Tu mam kolejny. Tu mam kolejnego włoskiego. Jeszcze jeden. Także troszeczkę tych melonów jest. Nie jest dużo ziaren, ale z każdego opakowania, czy takiego, czy tego z większych, wysieję po 2-3 sztuki, to żeby spróbować każdą odmianę, jak smakują. Tak więc tak prezentują się moje meloniki, które w tym roku wysieję. Największym fanem oczywiście jestem arbuza, aczkolwiek nie pogardzę owocami melona. No też je lubię. Nie każdy lubi, bo na pewno melon zdecydowanie jest mniej słodki niż arbuzy. Wielu z Was się o tym przekonało. Ale po prostu lubię i tyle. Można przyrządzić różne fajne dania z tego melona. Sałatki, nie sałatki. Kto lubi, to posadzi. Kto nie lubi, to może wybrać opcję arbuzową. Także dzięki za uwagę i polecam uprawiać meloniki. Ceny kosmiczne melonów w sklepie, bo jedna sztuka w zależności od odmiany może być nawet 10 zł i więcej. Bo czasami są na sztuki, czasami na kilogramy. Także trzymajcie się i życzę udanych plonów w tym roku. Cześć.